W Instytucie Ekonomii i Finansów zatrudnionych jest niemal 70 pracowników, w tym głównie na stanowiskach badawczo-dydaktycznych. W ramach Instytutu funkcjonuje 8 katedr. Prowadzimy badania, których wyniki są publikowane w artykułach naukowych i monografiach. Propagujemy wiedzę przez uczestnictwo i organizację konferencji międzynarodowych, sympozjów czy seminariów w kraju, w Europie i w innych regionach świata. Popularyzujemy wiedzę w różnych formach, współpracujemy z biznesem i otoczeniem gospodarczym. Wszystkie nasze działania cechują się równowagą, otwartością i elastycznością. Te trzy cechy naszej aktywności stanowią podstawę prowadzenia działań przez pracowników naszego Instytutu. Aktywność tę można rozpatrywać według wielu kryteriów i przyporządkowywać do kilku przynajmniej obszarów. Jednym z najważniejszych kryteriów podziału jest podział na badania, upowszechnianie wiedzy i rozwój kadry naukowej. Prowadzone w Instytucie badania są wielowymiarowe. Od badań nad firmami rodzinnymi, racjonalizacją finansów publicznych, funkcjonowaniem podmiotów na rynkach finansowych, przez gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe, funkcjonowanie przedsiębiorstw państwowych we współczesnej gospodarce, po innowacje w procesach konwergencji technologicznej, międzynarodowe stosunki gospodarcze, w tym procesy regionalnej integracji gospodarczej i ewolucję globalnych łańcuchów wartości. Upowszechnianie wiedzy to organizacja i uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, krajowych, to także aktywne uczestnictwo w Lubelskim Festiwalu Nauki, to także uczestnictwo w projektach międzynarodowych typu X-Culture. Nasze badania przekładają się na rozwój kadry naukowej. Granty, które realizujemy, pozwalają na uzyskiwanie stopni naukowych naszym pracownikom, ale także współpracującym partnerom. Angażujemy się w nowe obszary badawcze. Angażujemy się również w tworzenie zespołów badawczych krajowych i międzynarodowych.